O, jesteśmy. Witam Was serdecznie na kolejnym webinarze. Dzisiaj, jak widzicie, mamy po raz kolejny naszego eksperta, czy naszą ekspertkę Karolinę Stróż, trenera personalnego, dietetyka klinicznego. Dobry wieczór, Karolina. Dobry wieczór, witam Was wszystkich. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, zresztą jak każdy z Karoliną. Tym razem będziemy mówić o najważniejszych mięśniach w naszym organizmie. I jak zrobić, żeby te mięśnie były dobrze wytrenowane i żeby przez brak ewentualnego treningu nie były kontuzjowane. Czy dobrze mówię, Karolina? No tak, chodzi o to, żeby mięśnie były silne. Jeżeli mamy silne mięśnie, to wtedy jest mniejsze ryzyko kontuzji, urazów, bólu pleców, no i nasze samopoczucie się poprawia. Także jak najbardziej właśnie o to chodzi, żeby regularnie podejmować aktywność fizyczną. To powiedz mi proszę jeszcze, zanim Cię już zostawię z naszymi widzami, czy ten webinar jest dla osób starszych, czy również dla osób młodych, które jeszcze nie widzą żadnego problemu ze swoimi mięśniami wstając codziennie rano? Tak, oczywiście właśnie ten webinar jest dla wszystkich, bo jeżeli nawet teraz nas nie boli jeszcze nic, to być może za 10-15 lat plecy, kolana odezwą się, tak? Dlatego działamy tutaj prewencyjnie, żeby nie dopuścić do tego, aby właśnie występowały w przyszłości ewentualnie bóle, kontuzje. Także to jest wszystko w celach takich właśnie prewencyjnych też. Rozumiem, że dzisiaj również będziemy ćwiczyć. Tak, oczywiście fajnie sobie nawet przygotować jakiś tam kawałek miejsca, wygodny strój i próbować testować sobie te ćwiczenia, bo ja będę mówić też takie małe wskazówki, na przykład jak ustawić stopę, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o oddychanie, kiedy robić wydech. To też są takie ważne małe rzeczy, które mają wpływ właśnie na przebieg całego treningu. Super. W takim wypadku zostawiam Was z naszą ekspertką i życzę ciekawego webinaru. Do zobaczenia. Dobrze, witam Was wszystkich jeszcze raz. Przechodzimy sobie już do sedna. Także już większość osób mnie zna. Jestem trenerem personalnym, dietetykiem klinicznym oraz psychodietetykiem. Także łączę aktywność fizyczną ze zdrową dietą, ze zdrowym odżywianiem oraz także suplementacją. Tutaj właśnie z Nature Day razem z programem OptiChange działamy, więc może część osób już widziała Instagram, Facebooka. Tam też są takie krótkie filmiki właśnie odnośnie diety, treningu oraz suplementacji. Najważniejsze mięśnie w ludzkim ciele. Organizm człowieka składa się z około 640 mięśni. Stanowią one od 30 do 50% masy ciała. Czyli jak widzicie, jest to bardzo, bardzo dużo. Mięśnie odpowiadają nie tylko za ruch organizmu, ale również za przesuwanie treści pokarmowej w jelitach. Tam też w układzie pokarmowym znajdują się mięśnie, wydawanie artykułowanych dźwięków, regulację ciśnienia krwi. Także bez sprawnego aparatu mięśniowego nasz organizm działa w sposób upośledzony, czyli nie działa tak, jak powinien, występują różne dysfunkcje. Mięśnie core. W ostatnich czasach są to bardzo popularne, często właśnie wypowiadane przez trenerów, instruktorów fitness właśnie mięśnie. Z angielskiego core oznacza podstawa, rdzeń, centrum. Jest to grupa mięśni pełniących niezwykle ważne funkcje w naszym organizmie. Przede wszystkim jest to stabilizowanie całego ciała. Te mięśnie tworzą w pewnym sensie gorset, dzięki któremu nasz organizm jest stabilny i okalają również kręgosłup, miednicę, a te mięśnie zwane są mięśniami posturalnymi.
Także mocny core, mocny gorset naszego organizmu to jest taka podstawa dla zdrowia, dla prewencji właśnie bólów pleców. Mięśnie core, no bo tak mówimy sobie core, mięśnie głębokie, też może być zamienna nazwa, ale co to, jakie to są tak naprawdę mięśnie? W skład mięśni core wchodzą mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie dna miednicy, przepona, mięsień wielodzielny i mięśnie skośne wewnętrzne brzucha. Czyli wszystko w praktycznie takim centrum naszego organizmu. Funkcje mięśni core, utrzymywanie stabilizacji i rusztowania dla kręgosłupa, utrzymywanie wyprostowanej postawy ciała i ogólne wzmocnienie całej sylwetki. Czyli jeżeli właśnie wzmacniamy regularnie te mięśnie, to prawdopodobnie właśnie ból kręgosłupa nie powinien nas dotyczyć. Ponadto odpowiednio silne mięśnie core ułatwiają trening oraz wykonywanie czynności kończynami górnymi oraz dolnymi. Czyli jeżeli będziemy regularnie trenować, to tak naprawdę odczujemy pozytywne korzyści już w życiu codziennym. Czyli jeżeli będziemy wkładać jakiś przedmiot na półkę, czy też sięgać po coś z ziemi, podczas sprzątania często wykonujemy takie ruchy, nie wiem, robienie porządków w ogródku. Teraz jeżeli mamy już ładniejszą pogodę, to pewnie jest to bardziej możliwe. Także te mięśnie cały czas przypominają nam o sobie. Są bazą wyjściową do bezpiecznego przede wszystkim uprawiania aktywności fizycznej i zapewniają stabilny środek ciężkości ciała. I tutaj bardzo ważne zdanie na koniec. Dzięki core czujemy się sprawniejsi, mocniejsi i zdrowsi. Ja myślę, że właśnie to jest takie fajne podsumowanie mięśni core, ale też wszystkich dalszych grup mięśniowych, o których będziemy rozmawiać. Teraz troszeczkę przybliżmy sobie poszczególne mięśnie wchodzące w skład core. Mięsień poprzeczny brzucha jest najgłębiej zlokalizowanym mięśniem brzucha. Łączy się między innymi z kręgami lędźwiowymi i przebiega przez linię pośrodkową brzucha. Tutaj macie fajnie zaznaczony ten mięsień poprzeczny brzucha. Myślę, że oprócz tego, że należy ćwiczyć właśnie te mięśnie, to warto mieć taką podstawową wiedzę na temat anatomii tutaj układu mięśniowego. Co też ważne, odpowiednio wzmocniony mięsień poprzeczny brzucha warunkuje płaski brzuch, czyli to, co wiele osób tutaj walczy o płaski brzuch, tak? Także chcemy ćwiczyć mięśnie brzucha i szczególnie właśnie ten mięsień poprzeczny brzucha, aby nasza sylwetka wyglądała zgrabnie. Mięśnie dna miednicy. Jest to szereg niewielkich mięśni ułożonych w trzy warstwy: powierzchniową, środkową i głęboką. Odpowiednio wzmocnione mięśnie dna miednicy utrzymują stabilność nie tylko miednicy, ale i brzucha. Zapobiegają nietrzymaniu moczu, obniżeniu narządu rodnego, poprawiają jakość współżycia i ułatwiają poród. Te mięśnie są bardzo potrzebne kobietom. Tutaj teraz też jest coraz bardziej popularna urofizjoterapia, czyli właśnie połączenie fizjoterapii z niektórymi dolegliwościami ginekologicznymi i też fizjoterapeuci, którzy właśnie zajmują się tą dziedziną, zlecają właśnie ćwiczenia tutaj wzmacniające albo rozluźniające mięśnie dna miednicy, także później takie ćwiczenia też sobie można włączyć do swojego planu treningowego. Przepona jest podstawowym mięśniem oddechowym człowieka. Często okazuje się, że dolegliwości takie jak zaburzenia trawienia, migreny, nietrzymanie moczu, zespoły stresowe wynikają właśnie z dysfunkcji przepony.
Oczywiście do zdiagnozowania tego jest potrzebny właśnie wykwalifikowany specjalista, który znajdzie właśnie przyczynę, na przykład migren czy zaburzeń trawienia. No nie jest to takie do końca proste i nie jest to pierwsza z diagnoz, myślę. Natomiast tutaj warto wiedzieć, że właśnie przepona, która jest osłabiona, może prowadzić do takich dysfunkcji. Mięsień wielodzielny. Mięsień ten przebiega wzdłuż całego kręgosłupa. Najlepiej jest rozwinięty w okolicy odcinka lędźwiowego. Jest jednym z ważniejszych mięśni posturalnych, czyli tych core, ponieważ dzięki jego pracy możliwe jest utrzymanie prostego kręgosłupa. Jeżeli mamy osłabione mięśnie, to automatycznie się garbimy, tak? Tak wygląda nasza postawa ciała, przez co możemy sprawiać wrażenie osób na przykład niepewnych, a to utrudnia kontakty międzyludzkie. Także tutaj też taki aspekt społeczny. Mięśnie skośne wewnętrzne brzucha stabilizują kręgosłup w kierunku dobocznym, utrzymują prawidłowy i silny gorset mięśniowy oraz wspomagają oddychanie. Dzięki temu ich czynność łączy się bezpośrednio z przeponą i innymi mięśniami core. Tutaj troszeczkę rzeczywiście jest takiej suchej anatomii, natomiast pomoże nam to zobrazować właśnie te wszystkie mięśnie wchodzące w skład core. Jak wzmacniać mięśnie core? Oddychanie. Na samym początku, aby efektywnie trenować mięśnie core, należy nauczyć się prawidłowo oddychać. Oddech powinien być kontrolowany i kierowany w stronę dolnych żeber. Tutaj niektórzy trenerzy uczą swoich podopiecznych oddychać w ten sposób, że każą złapać się właśnie za żebra, za dolne żebra, i oddychać w ten sposób, że robimy wdech i rozciągamy jakby żebra do boków, tak? Czyli to jest oddychanie też tak zwane przeponowe, czyli nie robimy klatką wdechu, tylko do boku, żebra rozchodzą się do boku i wydech znowu zbliżają się. Taki sposób oddychania jest potrzebny, aby w prawidłowy sposób wykonywać wszystkie ćwiczenia. Prawidłowy oddech właśnie łączymy z ćwiczeniami izometrycznymi i dzięki temu uczymy się właśnie w prawidłowy sposób aktywować poszczególne mięśnie core. Teraz przejdźmy sobie do ćwiczeń. Najpierw mamy ćwiczenie martwy robak. Ok, tutaj ustawiamy się w leżeniu tyłem na plecach. Odcinek lędźwiowy powinien być w miarę możliwości przyklejony do ziemi. Ja tutaj nie mam akurat maty, natomiast rzeczywiście polecam sobie położyć się na macie. Zdecydowanie jest wygodniej. Jeszcze raz tutaj zaprezentuję. Z wydechem opuszczamy rękę i nogę do dołu i wracamy. Tak, jest wydech, spięcie mięśni i powrót. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Później mamy planka. Ok, tak to wygląda. Pamiętamy o tak zwanym zawinięciu miednicy. Tutaj jak najadę myszką na okolice miednicy, chodzi o to, żeby nie było wygięcia w drugą stronę, w taką literkę U, jak Urszula, w odcinku lędźwiowym. Jeżeli mamy takie wygięcie, to wtedy mamy duże obciążenie na odcinek lędźwiowy, a tego oczywiście nie chcemy. Chcemy wzmacniać właśnie okolice pleców, brzucha, dlatego dbamy tutaj o technikę. No i trzymamy sobie tak pozycję. Można zacząć na przykład od 15 sekund, tak? Przez tydzień. Później drugi tydzień robimy 20 sekund. Spisywać sobie gdzieś to w formie tabelki, tak żeby stopniowo zwiększać właśnie obciążenie.
Shoulder taps, dłoń po skosie do barku. To są wszystko ćwiczenia wzmacniające core, tak? Cały czas mamy tutaj core. Ok, ustawiamy się w podporze i staramy się nie kołysać jakoś bardzo dynamicznie biodrami, tylko wyizolować ruch i dotykać na zmianę dłoń do barku. I tutaj też ważna jest postawa. Widzicie, biodra u mnie są praktycznie w jednej linii z całym tułowiem. Nie możemy za wysoko unosić bioder, to jest bardzo częste, bo wtedy sobie pomagamy i odciążamy troszeczkę barki. I druga sprawa, nie możemy też za nisko opuszczać bioder, no bo wtedy też jest obciążenie na odcinek lędźwiowy. Hollow the body, też ćwiczenie właśnie wzmacniające mięśnie głębokie. Ok, tu mamy najtrudniejszą wersję. Teraz jest troszeczkę prostsza i trzecia to jest wersja najprostsza. Plecy mamy tutaj przyklejone do maty. To jest najciężej utrzymać, bo tutaj lędźwia chcą nam się odkleić od maty. Tu już z ramionami z przodu jest trochę prościej i tak jest najprościej. Czyli jeżeli nie robiliśmy jeszcze tego ćwiczenia, to ja bym zaczęła sobie właśnie od tej wersji i stopniowo też utrudniamy sobie poziom ćwiczenia. Mięśnie pośladkowe. Zakończyliśmy sobie core, teraz przechodzimy sobie do mięśni pośladkowych, które często są kojarzone jednak z kobietami, tak? Jest takie przekonanie, że właśnie ćwiczymy mięśnie pośladkowe, żeby dobrze wyglądać, żeby sylwetka zachowywała proporcje. Natomiast mięśnie pośladkowe są bardzo ważnymi dla naszego organizmu i należy je trenować bez względu na płeć, także mężczyźni też powinni trenować mięśnie pośladkowe. Mięśnie pośladkowe to są tak naprawdę trzy mięśnie, które nachodzą na siebie. Jest mięsień pośladkowy wielki, należy do mięśni zewnętrznych miednicy i jest największym mięśniem w ludzkim ciele. Czyli tu mamy ten pośladkowy wielki, później jest pośladkowy średni, położony jest w bocznej części miednicy pod mięśniem pośladkowym wielkim, czyli też mamy taką warstwę, tak? I mięsień pośladkowy mały leży na powierzchni pośladkowej talerza kości biodrowej. Jest on przykryty pośladkowym średnim, z którym jest częściowo zrośnięty od przedniej strony. Czyli od dołu mamy pośladkowy mały, później średni i pośladkowy wielki. Osłabienie mięśni pośladkowych efektem siedzącego trybu życia. Jeżeli utrzymujemy pozycję ciała przez długi czas w pozycji siedzącej, mięśnie właśnie pośladkowe ulegają osłabieniu i rozciągnięciu, przez co przestają utrzymywać spionizowaną sylwetkę. No i w efekcie, jeżeli długo siedzimy właśnie przy komputerze, pojawia się ból w okolicy biodrowo-krzyżowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dlatego tak ważne są też przerwy w pracy, co mniej więcej godzinę, żeby rozprostować się, zrobić parę skrętów, wymachów, krążeń. Naprawdę to nam długo nie zajmie, a rzeczywiście poprawi komfort naszej pracy, naszego życia. No i oczywiście regularne ćwiczenie w celu właśnie wzmacniania tych osłabionych mięśni i rozciągania niektórych przykurczonych mięśni. Mięśnie pośladkowe w prewencji urazów pleców oraz kolan. Odpowiednio silne mięśnie pośladkowe stabilizują miednicę oraz odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas ćwiczeń oraz
codziennych czynności. Dzięki temu właśnie trudniej jest o kontuzję, czy to podczas ćwiczeń, czy podczas na przykład spaceru upadamy i dzięki temu, że mamy silne mięśnie pośladkowe, core, być może nie będzie żadnego urazu, żadnej kontuzji. Mięśnie pośladkowe średnie i małe odgrywają kluczową rolę w stabilizacji kończyny dolnej. Dlatego tak istotna jest ich rola podczas chodu, kiedy ciężar przenoszony jest z jednej kończyny na drugą. Czyli tutaj pośladki też są powiązane ściśle z nogą. Także tutaj jeżeli mamy silne pośladki, to być może uraz, kontuzja kolana nie będą nas dotyczyć. To samo właśnie tutaj może, jeśli inny przykład, jakie są powiązania w naszym ciele. Jeżeli mamy kontuzję kolana, to często zaleceniem jest wzmacnianie mięśni czworogłowych, dwugłowych uda, czyli tutaj blisko kolana, które właśnie spinają nam kolano i dzięki temu jest mniejsza szansa na to, że kontuzja się pojawi i szybciej wracamy do sprawności. Silne pośladki to również maksymalizacja wyników sportowych. Pośladki są nam potrzebne praktycznie do wszystkich ćwiczeń, nawet podczas wyciskania na klatkę, na ławeczce poziomej, czy też wyciskania na barki stojąc. Tam oprócz tego, że jest to ćwiczenie na barki, czy też na klatkę, to nie jest tak, że my stoimy i te pośladki w ogóle nie pracują. One też mają funkcję stabilizującą podczas tego ćwiczenia. Tak samo jak właśnie core, który trzyma całą naszą postawę. Pośladki są bardzo ważne przy sprintach, skokach, stabilizują biodro oraz kończynę dolną, tak jak już było to wspominane, oraz przy wszelkich takich ćwiczeniach, które polegają na wyskoku i zatrzymaniu się, czyli przy lądowaniu i pracy unilateralnej, czyli praca unilateralna to jest jednonóż. Na przykład można robić wyskoki jednonóż, tak? Wtedy pośladek jest mocno zaangażowany. Albo przysiad bułgarski, czyli jest to przysiad na jednej nodze, druga noga jest na jakimś podwyższeniu, na przykład na ławeczce, na boksie, no i robimy przysiad właśnie jednonóż. Wtedy też pośladek bardzo mocno pracuje. I teraz jak wzmocnić właśnie pośladki? Bardzo proste ćwiczenie, glute bridge, czyli mosty biodrowe. Tak, tutaj kładziemy się na macie, na podłodze. Widzicie, ja mam tutaj stopy ułożone na piętach. Jest to w takim celu, aby bardziej zaangażować jeszcze pośladki do pracy i bardziej je też poczuć, tak? Bardziej poczuć pracę pośladków. Natomiast jeżeli położymy całą stopę na ziemi, to też nie jest błąd. To jest po prostu tip, wskazówka na to, jak jeszcze lepiej poczuć pośladki. I tak, robimy tutaj wydech do góry, i powoli wracamy do dołu. Wydech, wracamy. Jeżeli chcemy sobie troszkę utrudnić to ćwiczenie, to nie odkładamy całkowicie pośladków na ziemię, tylko schodzimy do dołu, są one tuż nad ziemią i wydech, wracamy do góry. Co jeszcze można zrobić? Można przytrzymać dłużej w spięciu izometrycznym u góry pośladki. Czyli robimy jedno powtórzenie, jeszcze puszczę to od początku. Powtórzenie, zatrzymanie u góry, tak, liczymy sobie raz, dwa, trzy i schodzimy do dołu. I znowu góra, raz, dwa, trzy i schodzimy.
a na końcu, na przykład przy 10 powtórzeniu, zatrzymujemy na 10 sekund. No i wtedy w ogóle już najbardziej czuć pośladki, najbardziej są one przepracowane w tym ćwiczeniu. Także można sobie przetestować, fajnie jak od razu sobie to testujemy podczas webinarów, no bo tutaj ja właśnie dopowiadam różne ciekawostki, tipy i być może dzięki temu nasz trening będzie jeszcze bardziej efektywny. One leg glute bridge, czyli tutaj jest to bardzo podobne ćwiczenie do właśnie glute bridge'ów, tylko trudniejsza wersja. Tutaj mamy to na jednej nodze i staramy się wybijać do góry spięty. Ja też mam tutaj lekko podniesione palce. Jeżeli nie mamy podniesionych palców i mamy całą stopę na ziemi, to nic, ale w głowie myślimy, aby wybijać się spięty. I robimy tutaj na przykład 8 powtórzeń na jedną nogę i od razu druga noga. W ogóle te ćwiczenia tak naprawdę możemy sobie ułożyć w obwód ćwiczeń. Czyli lecimy od początku, odpalamy sobie tutaj tą prezentację, na przykład po pracy albo rano, jeżeli chcemy zacząć dobrze dzień. I robimy pierwsze ćwiczenia tam z tego core'u. Później kolejne wzmacniające pośladki, później będą jeszcze mięśnie grzbietu i to wszystko możemy zrobić w domu, każde ćwiczenie tak 10 do 15 powtórzeń i na przykład dwie takie rundki, tak? Dwa takie obwody. Na początku nawet taki jeden obwód będzie dobry. Ważne jest to, aby w ogóle zacząć, tak? Rozpocząć sobie taki nawyk, że włączamy aktywność fizyczną do naszego życia. Oczywiście nie wszystko naraz też, właśnie nie jestem zwolennikiem tego, aby rzucać się na wszystko, od razu trenować codziennie 3 godziny, bo niestety taka motywacja przeważnie spada bardzo szybko, a chodzi o to, aby było to z nami cały czas. To nie ma być tylko na miesiąc, na dwa, tylko na całe życie. Przysiad, też takie podstawowe ćwiczenie. Ok, jest wdech do dołu, wydech do góry. Wdech, wydech. Pamiętajcie, żeby kolana rozchodziły się na zewnątrz. Pilnujcie tutaj, żeby stopę ustawić sobie lekko na zewnątrz, palce skierowane lekko na zewnątrz. Dzięki temu tor ruchu kolana od razu idzie do zewnątrz. To jest bardzo ważne, żeby właśnie przez nieumiejętne ćwiczenie sobie też nie zrobić krzywdy. Chociaż tutaj tak naprawdę, jeżeli robimy to bez ciężaru, to też nie ma takiego dużego ryzyka tutaj zrobienia sobie kontuzji czy innych właśnie dysfunkcji. Natomiast warto uczyć się już tych podstaw ćwiczeń bez obciążenia, właśnie pamiętać o tych kolanach. Plecy są proste, ja tutaj schodzę dosyć nisko w tym przysiadzie, więc też staramy się, żeby to był taki pełen zakres ruchu. Dzięki temu też więcej grup mięśniowych jest zaangażowanych. No i też więcej kalorii spalimy, jeżeli robimy w pełnym zakresie ruchu, wtedy to ćwiczenie jest dla nas cięższe do wykonania. Nasze tętno też może być wyższe, przez co możemy spalić też więcej kalorii. Zakrok, też takie dosyć popularne ćwiczenie. I tutaj na zmianę idziemy nogą do tyłu. Kolano z tyłu staramy się nisko kierować do ziemi. Nie trzeba dotykać kolanem ziemi, ale właśnie robić też pełen zakres ruchu. Tak? Nie spieszymy się tutaj powoli, dokładnie. Wydech do góry, jest wdech do dołu, wydech do góry. Wyobraźcie sobie to też tak, że z wydechem jest nam łatwiej, czyli łatwiej powinno nam być podnieść się z ziemi, tak, z dołu. Więc robimy wydech, największa praca i wracamy do góry. I tutaj robimy sobie po 8-10 na nogę. Wszędzie gdzieś tam na tych 10 do 15 powtórzeń można sobie spokojnie pracować. Kolejny bardzo ważny mięsień prostownik grzbietu.
W rzeczywistości nie jest to pojedynczy mięsień, lecz zbita grupa mięśniowa zlokalizowana po obu stronach kręgosłupa. Czyli ten mięsień prostownik jest dosyć spory, bo rozciąga nam się po całym kręgosłupie. Jest to wielka i podłużna masa mięśniowa w różnych odcinkach grzbietu. Zmienia się pod względem rozmiarów i budowy, dostosowuje się ponadto do krzywizn kręgosłupa. Czyli jest to bardzo, powiedzmy, indywidualny mięsień. U każdego troszeczkę inaczej będzie on wyglądać. Funkcje. Odpowiada przede wszystkim za prostowanie kręgosłupa i stabilizację ciała, a więc za utrzymanie równowagi. Jeżeli mamy dobrą stabilizację, jeżeli nie mamy problemów z równowagą, to jest mniejsze ryzyko, że się przewrócimy. Więc tutaj w kontekście też prewencji kontuzji. Dodatkowo silnie zgina kręgosłup w kierunku bocznym. Jest to mięsień najdłuższy głowy, poza tym, że pociąga ją ku tyłowi, zgina i pochyla ją w tą samą stronę. Czyli mamy tutaj naprawdę wiele funkcji, tak? Bez tego silnego prostownika wiele czynności może być utrudnionych. Ponadto mięsień ten bierze udział w oddychaniu, ponieważ przy głębokich wdechach wspomaga prostowanie kręgosłupa. Także tutaj i przy oddychaniu, i przy skrętach wszelkich ten mięsień będzie nam potrzebny przy prostowaniu. I teraz skłon dzień dobry. To jest raczej do wykonania na siłowni, natomiast nic straconego. Możemy sobie wykonywać RDL, czyli martwy ciąg rumuński. Tutaj Wam pokażę, o co chodzi. Mamy lekko zgięte nogi, schodzimy powoli do dołu i wydech do góry. I teraz tak, jeżeli chcielibyśmy zrobić dzień dobry, to obciążenia nie trzymamy w dłoniach, na dole, przy nogach, tylko tutaj na barkach, tak? Mamy sztangę. Wtedy robimy skłon do przodu, tak jak sama nazwa, skłon dzień dobry, i prostujemy się do przodu i prostujemy się, tak prawie nawet do 90 stopni schodzimy i wyprost. Także tutaj w domu myślę, że lepiej będzie nawet tego RDL-a robić, ale tak w formie ciekawostki chciałam Wam też tutaj powiedzieć o tym dzień dobry, że też jest takie ćwiczenie. I polega ono technicznie na tym samym, właśnie na cofnięciu biodra, tak jak tutaj mam, i wyprostowaniu się, na rozciągnięciu mięśni dwugłowych i później spięciu ich. Kolejne ćwiczenie Superman. Zauważyłam, że jest to częste ćwiczenie gdzieś tam na zdrowym kręgosłupie, czy też właśnie jakichś nawet rehabilitacjach. Być może część z Was je zna. Kładziemy się przodem i unosimy jednocześnie nogi i ramiona. Tak? Czyli tutaj też ten mięsień fajnie nam pracuje. I robimy 10-15 powtórzeń. Jeżeli jest nam ciężko unieść naraz i ręce, i nogi, to możemy sobie to rozdzielić. Czyli unosimy na przykład przez pewien czas same ramiona do góry, a później same nogi. Później próbujemy to złączyć, tak żeby dostosowywać sobie te ćwiczenia i robić ich regresję w celu jak najbardziej efektywnego przetrenowania danego mięśnia. Także tutaj można sobie to tak dzielić. Jeszcze raz tutaj pokażę i wracam. To właśnie nie dla każdego może być na początku takie proste, dlatego właśnie mówię o tym rozdzielaniu.
Martwy ciąg rumuński, RDL, czyli to właśnie co pokazywałam z wodą. Zamiast wody możemy trzymać jakikolwiek inny przedmiot, czyli na przykład książkę. No ta woda taka jest najbardziej chyba dostępna, ale książka też może być. Na siłowni to się robi przeważnie z ketlem, z takim odważnikiem. To już było przy treningu funkcjonalnym, może część z Was pamięta. I tam można rzeczywiście taki większy ciężar wtedy sobie dołożyć. Natomiast tak naprawdę na początek w domu butelki wody w zupełności nam wystarczą. Skutki słabych mięśni kor pośladkowych oraz prostownika grzbietu. To, co cały czas powtarzałam, czyli zwiększone ryzyko kontuzji. To pierwszy punkt. Drugi punkt, zwiększone ryzyko wystąpienia bólów pleców. Kolejna kwestia, obniżenie samopoczucia w efekcie dolegliwości bólowych. Jeżeli cały czas czujemy ból w odcinku lędźwiowym, no to nie jesteśmy być może tacy pogodni i chętni do życia, no bo cały czas nas to męczy, tak? I tak jak tutaj Marcin też na początku mówił, to, że nas jeszcze coś nie boli, to nie znaczy, że w przyszłości się to nie odezwie. Dlatego nawet jeżeli nie mamy takich problemów bólowych, to i tak te ćwiczenia będą korzystnie wpływać w przyszłości. Zgarbiona postawa, właśnie tutaj też mówiłam o tych barkach do przodu, o zaokrąglonych plecach, w odcinku piersiowym szczególnie, no i to może właśnie być utożsamiane z brakiem pewności siebie, a właśnie pewność siebie często nam pomaga w życiu codziennym, w pracy, w kontaktach międzyludzkich. Czy muszę iść na siłownię, aby wzmacniać wyżej wymienione mięśnie? Jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, nie trenujemy wyczynowo, nie wiem, triatlonu, kolarstwa, pływania, to w zupełności wystarczy nam właśnie zacisze domowe, kawałek maty, ewentualnie hantelki, które nawet w Lidlu można kupić. Co chwilę są jakieś tygodnie właśnie tam z siłownią i są różne takie przyrządy. I właśnie nawet taki laptop rozłożony przy macie, żeby sobie odpalać właśnie te wszystkie ćwiczenia, bo być może na początku nie jest nam tak łatwo zapamiętać tego wszystkiego, tak? A tutaj jeżeli sobie jeszcze z dźwiękiem to puścimy, no to ja też właśnie wspominam przecież i o oddechu, o jakichś elementach, na które warto zwrócić uwagę, także jak najbardziej można to wykorzystywać. Natomiast osoby z kilkuletnim stażem treningowym w bardziej jednak efektywny sposób będą wzmacniać mięśnie na siłowni, dodając obciążenie zewnętrzne. Oczywiście tutaj siłownia po prostu jest chyba najprostszym sposobem na dodanie sobie obciążenia zewnętrznego, natomiast jeżeli mamy w domu, nie wiem, atlas do ćwiczeń, ławeczkę, są naprawdę niektóre osoby, które w domach, w piwnicy coś takiego mają, no to wtedy tam oczywiście można wykonywać te ćwiczenia, przysiady, martwe ciągi, właśnie RDL, dzień dobry, no bo tutaj rzeczywiście już mięśnie po pewnym czasie mogą się przyzwyczaić do tego ruchu bez obciążenia, no i wtedy już to wzmacnianie nie będzie takie efektywne. Najskuteczniejszą oczywiście formą wzmacniania aparatu mięśni jest regularne podejmowanie aktywności fizycznej. Regularne, czyli ile? Najlepiej byłoby minimum 3-4 razy w tygodniu, raczej 4 razy w tygodniu, bo to musi być taka powtarzalność. Jeżeli właśnie ćwiczymy w domu, to właśnie chociaż te 4 razy w tygodniu, co drugi dzień, żeby poćwiczyć. A być może okaże się, że bardzo nam się spodobały te ćwiczenia, że lepiej się czujemy po nich i wtedy nawet nie będzie czegoś takiego jak o przykry obowiązek, dzisiaj muszę poćwiczyć, tylko chcemy się rozluźnić, poczuć lepiej,
Zauważcie, że osoby, które regularnie podejmują aktywność fizyczną, są z ogóły bardziej pogodne, więcej im się chce, mają więcej chęci do życia. Ja teraz właśnie zaczęłam biegać w niedzielę rano, byłam, właśnie ja mieszkam blisko parku w Katowicach, no i poszłam sobie biegać, tam też inni ludzie biegają właśnie o 8 rano w niedzielę, czyli taka może nietypowa godzina, ale chciałam sobie tak fajnie rozpocząć dzień i naprawdę tam każdy sobie mówi cześć, uśmiecha się do siebie, jest taki pogodny, więc naprawdę to się przekłada później, ta pozytywna energia na całe nasze życie, na funkcjonowanie, na kontakty z innymi, na to, że mamy więcej energii do pokonywania jakichś wyzwań w pracy, do działania, opieki nad dziećmi, wnukami, także naprawdę ogrom korzyści właśnie płynących z aktywności fizycznej. I jeszcze taka mała tutaj wskazówka, jeżeli ćwiczycie właśnie w domu czy też na siłowni przed treningiem, żeby właśnie trening był jeszcze bardziej efektywny, można tutaj sobie dodać Fire Active. To znajdziecie w programie OptiChange. Ostatnio był taki materiał właśnie na Instagramie, gdzie pokazuję, że najpierw sobie biorę Fire Active, no i później robię trening i po treningu dla lepszej regeneracji białek mięśniowych, regeneracji właśnie całego organizmu, też wspomagania redukcji masy ciała, dodajemy sobie Active Protein z kolagenem jako taki szybki posiłek potreningowy, łatwo przyswajalny, można wszędzie go zabrać, można wziąć do auta, na siłownię, no i mamy jeszcze dodatkowo pełną suplementację. Także jeżeli będzie dieta, trening, suplementacja, to naprawdę możemy być, myślę, spokojni o nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dobrze, kochani, tutaj mamy czas na pytanie i dyskusję. Jeżeli je macie, to zapraszam do pisania maili na adres pytania@naturday.pl. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się za miesiąc z kolejnym tematem. Mam nadzieję, że do tego czasu przećwiczycie te wszystkie ćwiczenia i poczujecie się lepiej. Dziękuję i do zobaczenia.